Witajcie w filmiku, na którym pokażę Wam, jak wymienić zawór EGR. Pojazd to Skoda Octavia 2009 rok. 4x4. 4x4, to nie napawa optymizmem. 217 tysięcy oryginalnego przebiegu. A błędy, jakie tutaj nam generuje, to jest tak. Układ recyrkulacji spalin, natężenie przepływu za małe, to jest P0401 i następny zawór recyrkulacji spalin P403. Także wiadomo, o co chodzi. Zabieram się do pracy. Skasowaj błędy. A ty możesz skasować błędy, odpiąć akumulator. No. I nie powrócą. Nie, nie, to nie wypali. Zrobimy sobie jeszcze mały teścik. Sprawdzimy, czy się błąda wykasować. Da się wykasować. Nie powraca. A jak odpalimy? No i po dosłownie 30 sekundach pracy silnika sprawdzamy jeszcze raz. I mamy to samo. Zawór recyrkulacji spalin. Bez żadnego praktycznie opisu. Czyli zalecana wymiana. Dobra, teraz powiem Wam, jak ja to wyciągam. Nie wiem, jak przewiduje tutaj Elsa. Ja to robię po swojemu. Możecie robić tak samo, możecie robić inaczej. Więc tak, tutaj odkręcam te trzy śrubki. Tutaj trzeba popsikać, bo one się potrafią urwać, ale to można później coś kombinować. Następnie wykręcam sondę, bo jak jej nie wykręcę, to nie mogę wyjąć, żeby wyjąć filtr cząstek stałych. Sonda mi przeszkadza, tam gdzieś zaczepia, pamiętam, dlatego ją od razu wykręcę. Tutaj mamy kostki. Tu jest tych kostek chyba raz, dwa, trzy. I one idą tam do tych czujników, które są na wokół DPF-a. Tutaj trzeba jeszcze tutaj te przewody od różnicy ciśnień wyczepić. Albo z czujnikiem, albo... albo po prostu je tutaj podpinać, ja je tutaj podpinam. Jak mówię, tą osłonkę i tą klamrę. Oryginalnie ta klamra jest przykręcona od dołu, ale tutaj ktoś już chyba był i zakręcił tak jak należy, czyli z góry. Bierzemy się za robotę. Dobra, więc mamy sonda wykręcone, tutaj czujniki rozpięte. Tutaj jest taki uchwyt jeszcze z tyłu, śruby brakowało. Nakrętki właściwie, bo jest szpilka w głowicy i tutaj do DPF-a jest taka śruba zwykła. Ale to przykręcimy jakąś śrubą. Mamy wszystko porozpinane. Tutaj jest problem, bo te opaski są tak wywinięte. Zobaczcie, że nie mogę tutaj włożyć tych szczypiec, żeby je zacisnąć. Ale to jak wymienimy DPF, to obrócimy to do góry. Żeby było jak Pan Bóg przykazał. Dobra, liftujemy w górę. Teraz mamy tak, zdemontowane tutaj sanki, magiel sobie wisi, nie odczepiam magla, jest zdemontowany wał. Tutaj jest problem, bo ta guma sobie spękała się i tutaj jest, żeby tą flanszę wyjąć, bo żeby jak tej flanszy nie wyjmę, to nie odkręcę tej śruby bodajże, a muszę zdjąć podporę od turbiny, bo inaczej tam EGR nie wyjdzie. Dlatego, żeby to wykręcić, tutaj mamy taki długi klucz. Tu jest na końcu szóstka. Trzeba tam odkręcić śrubę i później tą flanszę wybić. A teraz pokażę Wam, jaki tu jest problem. To jest nowszy typ turbiny, która ma zasilanie od dołu. Jakby zasilanie było od góry, to nie ma problemu tutaj żadnego, żeby to wyjąć. I po prostu ten przewód przeszkadza. Tutaj gruszka ta, która tu była, właśnie się oberwała. Próbowałem to zdjąć, ale się od razu pękło. I ta gruszka przeszkadza, żeby to wyjąć. Wyjmij. Teraz jak już tą gruszkę odkręcimy, to ten EGR bez problemu wychodzi. Tutaj jeszcze ktoś tam zrobił takiego psikusa, że tą klamrę dał od tyłu tak jakby i nie mogłem jej w ogóle zdjąć od przewodu. I tutaj jest spływ jest na takich o-ringach dwóch. Odkręciliśmy to, bo ogólnie to mamy problem, bo nie mamy tej uszczelki od dołu. Myślałem, że to jest ta turbina, co z góry ma zasilanie, to takiej uszczelki mam, a takiej nie mam. I nie chcę tego odkręcać, bo widać jest ładne, suche, żeby później nie przeciekało. Jeszcze inne ujęcie zrobimy. A tutaj jeszcze jest problem, bo ktoś to już wymieniał ten EGR i tutaj nie posmarował tych śrub i ta śruba się jedna urwała.
A jak gier wygląda? Tutaj działa to wszystko? Nie działa tutaj. Tu jest coś elektrycznie, coś jest nie tak. A to był oryginalny? Nie, to nie był oryginalny, to był zamiennik. Dlatego tak szybko padł. Się około pół roku pojeździł. Tutaj próbowałem delikatnie to odgiąć, od razu pękło. No i tak jak mówiłem, tutaj są te wężyki. Tutaj mówię, ktoś nam zrobił psikusa i te wszystkie klamry zamiast podawać z tej strony, żeby tu łatwo było szczypcami ścisnąć, to porobił te klamry z tej strony i był problem. Teraz zobaczcie, uwolniłem tą gruszkę, ona jest luźna. I teraz delikatnie, jak saper, który się może pomylić tylko raz. O, i jeszcze co widać ciekawego, tu jest gniecione. Ale to gdzieś pewnie przy transporcie. I teraz zobaczcie, mam to założone bez wyciągania tego przywodu. Jeżeli, tak jak mówiłem, tutaj jest kilka rodzajów turbin. I ta właśnie, to jest najnowszy typ jaki był, ma zasilanie od spodu i tam jest taka specjalna podkładka. I no jakbyś wiedział wcześniej, to bym ją zamówił, nie? Ale trudno się mówi, musieliśmy sobie radzić tak, w ten sposób. Tutaj zobaczcie, ta śruba, która trzyma tą podporę, ona oryginalnie tu jest na klej, by nie przeciekał przez gwint olej. I ktoś dał taki o-ring, który się rozdarł jeszcze dodatkowo na silikon. Oryginalnie idzie taki cienki o-ring, taki specjalny. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem na filmie, to będzie minutę temu. Gier jest zamontowany w ten sposób i zobaczcie, tutaj ktoś tak opaskę wcibił, że nawet jak jest wyjęty, to nie mogę tutaj założyć tych szczypiec. Także jak ja bym to robił, to bym dał tu i tak właśnie zrobię, że dam ją od góry. Dobra, więc tak, co następuje? Tu już dół mamy poskręcane wszystko. Łośka była wyjęta, ta flansza. Wszystko jest poskręcane. Zalewamy płyn. Wał też odpinaliśmy, żeby tutaj można było silnik odchylić, bo nie odchylimy silnika, to DPF jest ciężko wyjąć. Nie mieści, tutaj takie uszy ma różne. Tutaj widzimy, jak ktoś tu już był, gdzieś tutaj próbował naprawiać młotkiem, coś chyba nie wyszło. Tutaj takie połączenie, na przykład jak tutaj są, proponuję jakimś penetrusem, coś w tym stylu powsikać, żeby to nie zachodziło rdzą. Tutaj tak samo. Później może być problem z odkręceniem tego. Tutaj tak samo też można sobie popryskać w tych otworach, ale tutaj raczej nie rdzewieje, bo tutaj to akurat tak to Volkswagen skonstruował, że nie mam na przykład tak jak w Renówce, że tutaj jest otwór i tam piach tam się nasypuje, albo w Oplach też chyba tak jest, że później jest problem z odkręceniem sanek. Także tutaj takie ogwinciki, wszystko ja smaruję. I później ktoś będzie to odkręcał i będzie się cieszył, że śruby pięknie idą. Dobra, wyjechaliśmy sobie sankami. Tutaj pamiętajcie, że tutaj jest taki przewód. Jak zdejmujemy sanki, czy to jest Passat B6, B7 i te inne. Tutaj jest taki przewód, który jest do maglownicy przyczepiony. Wtyczka. I tutaj trzeba uważać, jak opuszczamy sanki, żeby go nie wyrwać. Tutaj dodatkowo, jak jest chyba ksenony są, to jest ten czujnik do poziomowania, to jest tutaj chyba przyczepiony, też trzeba uważać, żeby go nie wyrwać. Tutaj należy też uważać, żeby ten przewód, który tutaj do czujnika jest podłączony, żeby go gdzieś nie przyciąć. On tutaj tak jest podłączony i tutaj. No tutaj silnik jeszcze się pochyli, to on się tutaj swędzi. I tutaj pamiętajmy, że stabilizator, jeżeli tak będzie zakręcony, no to przegina nam te uszy, a tutaj stabilizator, gumki są niewymienne, one są zaprasowane na drążku i tutaj nam przegina. Jak będziemy tu wkładać śruby, to nam się nie będzie zgadzał kąt, więc musimy tutaj poluzować.
zaokręcić najpierw te śruby i później dopiero podłączyć drążki. Tutaj sobie wtedy nagniemy. I teraz widzicie, tutaj stabilizator sobie rusza się, jak poluzujemy z łączników. Możemy sobie te śruby palcami nawet powkręcać. Trzeba je nasmarować oczywiście, bo tutaj w tych otworach potrafi je złapać korozja i nie można ich później wtedy wykręcić. Tutaj był delikatny problem, ale się udało. No i tutaj wszystko jest już gitara. Będzie to banglać chyba. Nie kręć na razie. I zobaczcie tutaj, stabilizator jest przykręcony na te śruby tutaj i nam sprężynuje na tej właśnie gumie, bo ta on się nie obraca tak jakby w tej gumie i bardzo długo te tuleje wytrzymują. Trzeba po prostu tutaj delikatnie nagiąć i założyć. Słuchajcie, wymieniam sobie filtr jeszcze oleju i zobaczcie, jak ktoś uszczelkę włożył tutaj. Z tego co mi wiadomo, to ona powinna być w tym rancie, w tym. O, ją ktoś podłożył pod dekielek. No tak powinna być uszczelka. Patrzcie, jak się rozciągnęła. Masakra. Film miał być dłuższy niż będzie na pewno, ale niestety niektóre śruby tutaj był problem z nimi, po prostu ktoś tam kiedyś to wykręcał, coś nie posmarował, coś urwał i musieliśmy trochę dłużej czasu poświęcić niestety na odkręcanie śrub niektórych, dorabianie szpilek i tak dalej. Na filmiku chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to się robi, z czym to się wiąże, taka wymiana EGR-u i trwa to około 5 godzin tak minimum. Chyba na tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę, skomentujcie. Do następnego, pozdrawiam. I to uczucie, kiedy na silniku nie ma błędów, cudowne.